Cześć, witajcie. Malutki update. Czy pamiętacie rozczłonkowywanie kany z odcinka 16 lub 17? Chyba 16, może 17. W każdym bądź razie odnośnik znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. A tak prezentują się dzisiaj te kany. Każdy z tych większych okazów wypuścił już po 2 lub 3 odrosty. Natomiast tutaj... Wiem, nie pokazuj łapą, jak gadasz papą, ale... Nie mam akurat tutaj żadnego wskaźnika. Także tutaj doniczka numer 3 to jest doniczka, której był najmniejszy egzemplarz. Także akcja zakończyła się 100% sukcesem, a tymczasem zajrzyjmy do imbiru. Imbir posadzono na początku tego roku, nie wiem, marzec, kwiecień, ma się super. Oczywiście tam jedną sztukę jakieś grzybki chyba dopadły. Na liściach jakieś takie dziwne wykwity się pojawiły, ale generalnie ma się dobrze. A tutaj pierwsza ze sztuk wypuszcza coraz to nowe odrosty. Już ich jest bodajże 4 z głównym, także sukces 100%. Natomiast imbir sadzony w skrzynkach podłużnych, można powiedzieć, że akcja zakończyła się 30% sukcesem. Jako że szklarnia nie była gotowa i ten imbir stał na zewnątrz, gdzie pogoda była taka sobie, padało, było wilgotno, było czasami zimno, także dopiero jak wstawiłem do szklarni, to odżyło. I tak to się prezentuje dzisiaj. Tymczasem w dwóch skrzynkach dałem nawóz krowi, a w trzeciej skrzynce dałem nawóz koński. W każdym bądź razie nie będę jeszcze tego wyciągał ani nic. Zobaczymy, co się stanie. Generalnie myślę, że niektóre bulwy po prostu im się przegniło albo zrobiłem je za małe. No ciężko mi powiedzieć. Także będziemy czekać, co będzie się dalej dziać z tym, a tymczasem przechodzimy do następnego punktu programu. Tu natomiast został wsadzony imbir w siatkach Amazona. Dwie bulwy takie trochę większe. Ja to podlewam. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale nigdzie mi się nie spieszy. Zima idzie, także to zostawię. Też będziemy śledzić, co się z tym będzie działo. Natomiast w dniu dzisiejszym będzie rozczłonkowywanie katlei. Nie wiem, jakie wy macie podejście, ale co jest lepsze od katlei? 4 katleje. Także jedziemy ostro z akcją. Zobaczymy, jak to w przyszłości wyjdzie. Normalnie aż mi się serce kraja, że muszę za was wykonywać tak karygodne eksperymenty. System korzeniowy super. Jest. Jedna poszła. Druga poszła. Trzecia poszła i czwarta poszła. Także tym razem nie będę stosował żadnej cenzury. Generalnie jak ktoś oglądał, a nie lubi tego typu akcji, to ma pecha. A jeżeli ktoś lubi, to tym lepiej. Jak to boli. Thank you.
No i zrobione. Moim skromnym zdaniem przedtem było za gęsto. Za jakiś czas zdam wam relację, jak się ma katleja, a póki co łapkę w górę, jak się wam podobało. I zapraszam do subskrypcji, jak do moich następnych filmów. Pozdrawiam.